favorite TV series character, Samantha Jones from Sex and the City series, once said, I don't believe in the Republican Party or Democratic Party. I just believe in parties. I quite don't agree with that. I believe in both responsible green politics as well as some fun. My name is Michał Suchora, and I would like to welcome you at the European Green Party New Year's Party. Przyszły rok 2020 wprowadził bardzo wiele zmian w naszym życiu. Nie podróżujemy tak często, jak robiliśmy to wcześniej. Musimy się chronić. Musimy chronić swoich najbliższych, nosimy maski, rękawiczki, używamy płynów do rąk. O wiele więcej czasu spędzamy również w otoczeniu wirtualnym, tak jak teraz. Weź swoją własną butelkę. Nigdy nie było to bardziej trafne niż teraz. Ze względu na pandemię i na lockdown nie możemy się spotkać twarzą w twarz. Natomiast obiecuję wam, obiecuję, że zrobię wszystko, co w swojej mocy, żeby to przyjęcie było tak radosne, jak to tylko możliwe. To przyjęcie nigdy by się nie udało, gdyby nie wasza hojność. Ponad 17 darczyńców z całej Europy przekazało nam niemal 1200 euro, aby to wydarzenie mogło być zorganizowane. Te pieniądze zostały przekazane na Fundusz Zielonej Rodziny. To jest wirtualna skrzynka na darowizny, która została przygotowana, by wspierać zielone inicjatywy. Jeżeli jeszcze się nie przyłączyliście, zapraszamy, rozważcie darowiznę, niezależnie od kwoty, jaką możecie przekazać. Link do strony z darowiznami jest, znajduje się w linku do, również w linku do dzisiejszego spotkania. Przyjęcie noworoczne jest przeznaczone kulturze, jest poświęcone kulturze. Kultura naprawdę została głęboko dotknięta wpływem COVID-19. Natomiast my, jako Zieloni, mamy na to rozwiązanie. Dzisiaj, jako część naszego programu, będziemy mieć występ dwóch polskich artystów, dwojga polskich artystów. To będzie taki dar kultury. Trochę nadziei, ale najpierw przywitanie od współprzewodniczących Europejskiej Partii Zielonych, Ewelin Heutebyk i Thomas Weitz. Drodzy zieloni przyjaciele, rok 2020 pokazał nam świat, w którym nie chcemy żyć ani mieszkać. Widzieliśmy ograniczenie wolności, opieka medyczna jest pod napięciem. Pod napięciem jest mniej szans na, jest mniej szans na przyszłość. Osoby starsze są izolowane. To nie jest świat, w jakim chcemy żyć, ani w jakim chcemy, żeby żyły nasze dzieci. Jest absolutna konieczność, żeby przejść w stronę bardziej ekologicznego i demokratycznego społeczeństwa. Kryzys zdrowotny, przez który przechodzimy, udowadnia jeszcze szerzej, że nie mamy czasu, aby go tracić. Natomiast spójrzmy w przyszłość optymistycznie. Coraz więcej ludzi ze społeczeństwa obywatelskiego, z biznesu, z polityki spoglądają na przyszłość inaczej i starają się zbudować nowe społeczeństwo na bazie bardziej zrównoważonej. Dzisiaj ekolodzy już nie są sami, mówiąc o zielonym porozumieniu. Ze względu na kryzys zdrowotny, zieloni europejscy są teraz z przodu i razem, ramię w ramię ze wszystkimi innymi mówią o sprawach nowej organizacji zdrowia, o nowych inwestycjach zorientowanych w stronę transpozycji i przekształceń i zdrowotnych, i właściwych dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa. Nie będzie już tracenia środków na prestiżowe projekty, na działania, które są markowane. Chodzi o działania takie, które są faktyczne. Ocieplanie domów, lepsze wyposażenie szkół i lepsze wsparcie w uczeniu. Międzynarodowe inwestycje muszą pokryć te potrzeby, a my będziemy
będziemy patrzeć wszystkim na ręce. Rok 2020 był pełen różnych wydarzeń, a w roku 2021 nie będzie gorzej. Zaczynamy od Glasgow z waszym wsparciem z poziomów i lokalnych, i do poziomów europejskich, regionalnych. Będziemy zaangażowani w tworzenie tego spotkania w Glasgow, szczyt bioróżnorodności, na który przygotowaliśmy szczególny, dokładny program. Zwalczanie deforestacji, chronienie zagrożonych gatunków, ograniczenie zanieczyszczenia oceanów. Będziemy zwalczać nierówność, będziemy zmniejszać lukę, która pojawia się pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi, bo dla nas przyszłość musi być sprawiedliwa i zrównoważona. Oczywiście ludzie potrzebują naszego wsparcia, ludzie, którzy są samozatrudnieni, ludzie, którzy pracują w rolnictwie. Oczywiście również sektor kultury. Sektor kultury, który przechodzi przez olbrzymie trudności w czasie pandemii i któremu dedykujemy dzisiejsze spotkanie. Jest mnóstwo wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. Natomiast energia wybranych przedstawicieli społeczeństwa europejskiego jest odnawialna i nigdy się nie kończy. To samo dotyczy społeczeństwa obywatelskiego, które chce budować lepszą przyszłość. Dziękujemy za aktywność, za projekty. Mam nadzieję, że wszystkich was zobaczę w roku 2021, nie przed ekranem czy nie zza ekranów, ale bezpośrednio. Bądźcie zdrowi, bezpieczni, pełni nadziei. A teraz mój współprzewodniczący Thomas Weitz. Bardzo dziękuję, Evelyn. Serdecznie witam was również ze swojej strony. Do wszystkich tych, którzy myślą na sposób zielony, którzy dbają o otoczenie, o naturę, o wszystkich wokół. Witam wszystkich, którzy chcą społeczności pełnej uczciwości i sprawiedliwości. Sami, niektórzy z was należą do naszej partii, niektórzy należą do innych partii albo nigdzie nie należą. Ale są zgromadzeni wokół naszej idei. Wszystkich witam, bo mamy niezwykły czas i niezwykłe spotkania. Nie mamy spotkań fizycznych twarzą w twarz, nie możemy się spotkać z innymi. Jesteśmy osamotnieni, więc takie momenty społecznego zebrania się w jednym miejscu są naprawdę rzadkie i bardzo nam ich brakuje. Natomiast są pewne zamienniki. Słuchamy muzyki, słuchamy z radia, z telewizji, czytamy książki, video on demand. A co z artystami, z twórcami, zwłaszcza z tymi, którzy nie mają tego luksusu pensji co miesiąc? Co z tymi ludźmi? Co z tymi muzykami, którzy nie są tak słynni, a teraz muszą walczyć o swoje codzienne życie? Wielu z naszych kolegów, koleżanek jest w wielkim problemie. Ponad rok albo niemal rok ograniczeń, zwłaszcza artyści nie mają już zasobów finansowych, którymi mogą się wspierać. Bardzo często są też przeoczeni w naszym społeczeństwie. Nie uważani są za kogoś istotnego. Nie zgadzam się z tym. Kultura jest kluczowa w naszym społeczeństwie, jest podstawą. Potrzebujemy artystów, żeby mówili o tabu, aby stwarzać niesamowite pomysły na rozwiązywanie, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Uważam, że kultura jest zasadniczym elementem naszego życia i artyści muszą mieć opiekę społeczną, muszą w końcu dostać minimalne wynagrodzenie choćby. Dzisiaj chcę powiedzieć, wesprzyjmy koleżanki i kolegów, branżę kulturalną tak bardzo, jak możemy, przez kupowanie piosenek, przez dołączanie do występów online albo przez przekazywanie darowizn na teatry czy inne instytucje kultury. Pomóżmy im finansowo, aby przetrwali, bo to jest obowiązek obecnego czasu. Ale to nie chodzi po prostu o to, że przetrwają artyści. Chodzi o to, że przetrwamy my i kultura, której tak potrzebujemy w codziennym życiu. Chodzi o to, żeby artyści nadal byli wśród nas, gdy kryzysu już nie będzie. Nie przedłużając już dłużej,
Wracamy do studia. Przekazuję mikrofon do studia w Polsce, żeby przedstawić polskie elementy kulturowe i polskie występy kulturowe. Witam wszystkich na przyjęciu. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca. Dziękuję, Ewelin. Dziękuję, Tomasz. A teraz, kiedy się przedstawiamy, zapomniałam powiedzieć, że jestem dumnym członkiem Partii Zielonych, czyli tzw. Polish Greens. A teraz chciałem udowodnić, że rzeczywiście po polsku potrafię, mam umiejętność mówienia, w związku z tym zadam pytanie po polsku Jackowi Budyniowi Szymkiewiczowi. Bardzo miło, że jesteś. Tak, patrzyłem. Cześć, miałem do mikrofonu mówić. Okay, już jestem. Cześć. Powiedz mi, dzisiaj wieczorem rozmawiamy o kulturze w czasie pandemii. Powiedz, czego tobie jako muzykowi najbardziej w tym czasie brakowało? Brakowało chyba najbardziej, trzech rzeczy brakowało. Poczucia humoru, zdrowego rozsądku i pracy, za którą dostaję pieniądze. To są absolutnie rzeczy, których cały czas brak w zasadzie, zwłaszcza w naszym kraju. Dzieją się straszne rzeczy, jeżeli chodzi o poczucie humoru, zdrowy rozsądek i są branże takie jak moje, które są zupełnie pozbawione pracy i wsparcia. No właśnie, chciałem cię jeszcze zapytać, zanim pozwolimy ci wejść na scenę. Powiedz proszę, czy jak polskie państwo sprawdziło się w tej sytuacji, jak pomagało artystom i jak wyobrażasz sobie taką idealnie zaprojektowaną, sprawiedliwą i sprawną pomoc ze strony państwa, bo przecież taka pandemia jak pandemia koronawirusa może zdarzyć się w przyszłości jeszcze nie raz. Nie mogę mówić za wszystkich, bo myślę, że jest jakaś część, są ludzie z naszej branży, którym udało się dostać pomoc, ale ja i wielu innych artystów tej pomocy po prostu nie dostaliśmy, bo była ona zaprojektowana na kryteria, które w ogóle mnie nie dotyczą i nie dotyczą też bardzo dużej ilości moich przyjaciół i w przypadku pierwszej i drugiej tarczy. W zasadzie w trakcie pierwszej i drugiej kwarantanny cały czas rozmawiam z moim przyjacielem z Dublina i obserwując to, co się dzieje w Polsce i słuchając jego opowieści, jak z tym problemem radzą sobie Irlandczycy, to ronię po prostu łzy, tęskniąc za rozwiązaniami, które tam są proponowane artystom. Tam po prostu artyści są traktowani, oceniając to przez rodzaj pomocy, są traktowani jako ważna część społeczeństwa. Już nawet wiele razy słyszałem, jakie PKB wypracowuje nasza branża i nawet mi się nie chce o tym mówić, ale też nie da się tego przecenić, że pracujemy z wrażliwością i że dzięki nam można przywołać poczucie humoru i zdrowy rozsądek. Jasne. W lekki albo w straszny, ale taki trafiający do serca sposób. I w tych czasach okazuje się, że to właśnie, nie chcę zabrzmieć jakoś tak pompatycznie, ale naprawdę mi się wydaje, że to jest, że sztuki brakuje. Że nie wiem, jaki procent naszego społeczeństwa już boryka się z depresją, ale myślę, że to już jest jakaś reprezentatywna część, więc tak czy siak, czy z pomocą państwa, czy bez tej pomocy, za chwilę po prostu jako lekarze serc będziemy musieli się pojawić bardzo mocno w życiu społeczeństwa. Słuchajcie, no nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj wprowadzić promyk słońca. Ladies and gentlemen, Jacek Budyń-Szymkiewicz. Jacek Budyń-Szymkiewicz. Thank you.
of ticking the earth. My worst heart, my worst head back secret. Everything had to do with loving and not loving. This night will pass, and then we have work to do. Night full of ticking that hurts. My worst hell, my worst head back secrets. Everything has to do with loving and not loving. This night will pass, and then we have work to do. Night full of talking that hurts. My worst held, my worst held back secrets. Everything had to do with loving and not loving. This night will pass, then we have work to do. Night full of talking that hurts. My worst held back secrets. Everything had to do with loving and not loving. This night passed, then we have work to do. Dreams on the air to trip my heart. Voice inside the beat says, I know that you're tired, but come. This is the way now. This is the way. This is the way now. This is the way. Drum sound, rise, sun, yeah.
broke my heart. The voice inside beat says, I know you're tired, but come. This is the way now. This is the way. Sometimes I forget completely what companionship is. Unconscious and insane, I spill sad energy everywhere. My story gets told in a far-far-far-far-far-ish way. A romance, digit, war and vacancy. A romance, digit, war, vacancy. Devote my forgetfulness to any number. It go around these dark suggestion that I follow. Are they part of some plan? Friends, be careful. Don't come near me. Out of curiosity or sympathy. Out of curiosity or sympathy.
try to say what you are. Spiritual, sexual, anybody of this world, they say there is a soul and you are that. But we have ways within each other that will never be said by anyone. But we have ways within each other that will never be said by anyone, anyone. Oh, oh, oh. Jacku, bardzo dziękuję za występ. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy grać na żywo. Posłuchamy cię w klubie czy gdzieś w sali koncertowej. A teraz proszę powitajmy naszego następnego gościa, Benedikt Linar, wiceprzewodnicząca rządu Federacji Walonia-Bruksela, ministra do spraw dzieci, zdrowia, kultury, mediów i praw kobiet. Good evening, everyone. Witam wszystkich serdecznie. To dla mnie ogromna przyjemność spotkać się przy tak specjalnej okazji. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś zobaczyć fizycznie. Natomiast teraz spotykać się możemy na corocznym spotkaniu Partii Zielonej, spotkaniu noworocznym. Chciałam z tej okazji złożyć Wam najlepsze życzenia na nadchodzący rok. Mam nadzieję, że będą okazje do wspólnego śmiechu, świętowania, do cieszenia się różnorodnością kulturową, że spotkamy się w kinach, teatrach, salach koncertowych. Wszystkim nam tego bardzo, bardzo już brakuje. Kryzys zdrowotny jest prawdziwą katastrofą. Sektor kulturalny i wszystkie osoby, które żyją z kultury, zostały bardzo mocno dotknięte. Potrwa to miesiące, może lata, żeby kultura świata odbudowała się. Jednakże jestem przekonana, że to spotkanie w Belgii po raz pierwszy ministra zdrowia, podobnie jak ministra kultury, spotykają się. To jest bardzo ważne. Niewiele krajów w Europie ma taką możliwość. Na samym początku wiedzieliśmy dokładnie, czym chcemy się zająć, jak chcemy kształtować politykę kulturową, my, Zieloni, a później przyszedł COVID i to wszystko zniszczył. Natomiast widzimy, jak ważną jest to rzeczą, również w czasach pandemii. I kiedy myślimy o przyszłości, też dostęp do kultury dla wszystkich. Od najmłodszych, wsparcie różnorodności, różnorodności płciowej. To bardzo ważne w kontekście lokalnym. Kultura jest dla nas wszystkich narzędziem edukacji, emancypacji, demokracji. Dostęp do kultury jest rzeczą niezbędną. Kultura zbliża nas, kultura buduje mosty. Robimy to indywidualnie, robimy to wspólnie. Potrzebujemy sztuki, literatury, muzyki, prawdopodobnie jeszcze bardziej w czasach trudnych. Niemniej jednak, cóż, teatry, kina, sale koncertowe znowu musiały się zamknąć jesienią, jednakże głosujemy za większym dostępem do kultury. Jest to ważne dzisiaj, w czasach epidemii, zdając sobie sprawę z sytuacji, księgarnie, biblioteki są otwarte, działania kulturalne na rzecz dzieci w dalszym ciągu otwarte, dostępne, nagrywane są przedstawienia, udostępniane.
Ważne jest również, żeby otwierały się ośrodki kultury. Od marca sektor kultury zmieniał się, szukał sposobów docierania do słuchaczy, do odbiorców, inwestował w domenę publiczną. Inicjatywy cyfrowe bardzo często przekładały się na znaczące sukcesy i podobnie nagrania, które nigdy nie zastąpią pokazów na żywo, jednak mimo wszystko otwierają nowe możliwości i pozwalają na znalezienie nowych widzów. W czasach kryzysu tego typu inicjatywy mają kluczowe znaczenie. Dają nam przestrzeń do oddychania, dają nam poczucie łączności. Kultura jest bardzo cennym zasobem dla nas wszystkich i ma też wymiar gospodarczy. W Belgii około... Bardzo przepraszam, te cyfry są bardzo skomplikowane. Podchodzę do tego raz jeszcze. 250 tysięcy osób żyje, zarabia w sektorze kultury, a z drugiej strony ten sektor właśnie najbardziej ucierpiał w czasach kryzysu zdrowotnego. Jeżeli chodzi o Federację Walonii i Brukseli, też było to istotne. Proszę pamiętać, w Belgii poziom federalny odpowiedzialny jest za kwestie społeczne. Regiony są odpowiedzialne za aspekty gospodarcze. Natomiast Federacja Walonia Bruksela wspiera kulturę. Tak, wiem, że Belgia jest krajem skomplikowanym, niemniej jednak w tym kontekście pracowałam, żeby wprowadzić ważne wsparcie finansowe, prócz oczywiście utrzymywania wszystkich subsydiów i grantów dla każdego, kto jest aktywny w obszarze kultury. Też walczyliśmy od samego początku o potrzebę zreorganizowania świata kultury po kryzysie. W związku z tym wprowadziliśmy forum interdyscyplinarne na rzecz kultury. Chodzi o to, żeby myśleć o organizacji polityk dotyczących kultury w Federacji Walonia-Bruksela. Myślimy o wspieraniu działań kreatywnych jako rzeczy bardzo, bardzo ważne. I też rozpoczęliśmy spotkania różnych ośrodków, różnych jednostek, które mogą organizować różnego rodzaju działania dodatkowe. Łączenie sił i współpraca to są zdecydowanie działania zielone. Oczywiście przed nami jeszcze bardzo długa droga. Będziemy się musieli obudzić w świecie po-covidowym i w nim przetrwać. Niemniej jednak w tych czasach dzięki solidarności, dzięki współpracy, dzięki inkluzywności, dzięki aktywności osób zaangażowanych w kulturę uda się. Musimy wzmocnić wymiar kulturalny Europy i musimy zmniejszać różnice pomiędzy obywatelami. Kultura pomoże w budowaniu solidarności, natomiast rozmaite instytucje powinny współpracować, żeby poprawić warunki pracy artystów. Dzieją się na ten temat rozmaite dyskusje w kontekście projektu, o którym wspominaliśmy wcześniej. Realizujemy ważne działania. Niezbędne jest myślenie o głównych wyzwaniach, które stają przed nami. Nami stawać będą w najbliższych latach, takie jak zmiany klimatyczne i przejście ku bardziej większej solidarności. Artyści pomogą nam myśleć, marzyć, budować lepszy świat. Dziękuję. Benedikt, bardzo dziękujemy. Świetnie jest wiedzieć, że kultura i sztuka to integralna część planów zielonych. A mówiąc o sztuce, przedstawiam Toan, choreografkę, tancerkę butu, z którą przeprowadziłem wywiad kilka dni temu. Good evening, Toan. Good evening, hello. Hey, such a pity you cannot join us here in the studio in Warsaw. Szkoda, że nie możesz tutaj być z nami w studiu w Warszawie. Yeah, it's a bit complicated right now, but it's nice to see you. Skomplikowane teraz, ale... Anyway, welcome to the party. And tak czy inaczej, before, witamy na przyjęciu. Zanim your art, obejrzymy like twój a few występ, chciałbym zadać kilka year? Pytań dotyczących
ubiegłego roku. W porządku? Tak, perfect. Jak najbardziej. So, Toen, you are a Toen, performer. Jesteś performerką. Kontakt z publicznością to jest integralna część twojej sztuki artystycznej. Powiedz, jak sobie radzisz emocjonalnie, technicznie? Jak radzisz sobie z lockdownem? Cóż, muszę przyznać, że jest to trudne, a właściwie sytuacja jest dramatyczna ze względu na to, że jestem tancerką. Myślę, że każdy tancerz zdaje sobie z tego sprawę, że ciało jest narzędziem, przekazem tańca. Wykorzystuję ciało w tańcu, żeby konfrontować się, spotykać się z odbiorcami. Jestem żyjącym ciałem i potrzebuję ruszającego się, żyjącego ciała, aby stworzyć taniec. Kiedy nie mam tego napięcia, tej iskry pomiędzy moim tańczącym ciałem a publicznością, nie chcę powiedzieć, że wszystko zamiera czy umiera, bo to brzmi dramatycznie, ale niejako podupada, blaknie. Traci się tą unikalną energię, która powstaje pomiędzy ciałem i sceną, ciałem i publicznością w dowolnym kontekście. To może być black box, to może być jakaś sala koncertowa, to może być ogród czy jakiś plac. Ja jako tancerka tracę strasznie dużo, kiedy jestem skonfrontowana tylko i wyłącznie z ekranem, a nie z ludźmi. To smutne. I sytuacja jest naprawdę dla mnie trudna. Nie tylko tancerze, wszyscy zostaliśmy zmuszeni zmienić bardzo dużo spraw w naszym życiu. Nie podróżujemy tak często jak wcześniej, o wiele więcej czasu spędzamy w rzeczywistości wirtualnej. Czy uważasz, że te wszystkie zmiany doprowadzą do czegoś gorszego, czy one idzie ku gorszemu, a może to jest dobry czas, żeby zastanowić się nad naszym zachodnim stylem życia i wprowadzić jakieś zmiany na stałe, na przykład ku dobru planety? Cóż, nie wydaje mi się, że jestem odpowiednią osobą, żeby się wypowiadać, żeby wiedzieć, ale jestem pewna jednej rzeczy i mogę powiedzieć to, czego jestem pewna. Przechodzimy przez nadzwyczajną transformację. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale czuję, że ta transformacja dotyczy właściwie każdej sfery naszego życia. Dotyczy naszych umysłów, naszych ciał. I tak to właśnie jest, tak to wygląda. Dla mnie, jako dla tancerki, patrząc na sposób, w jaki pracuję, chodzi o drobne kroki i ruchy. I wykonywanie takich niewielkich impulsów. Moim celem, kiedy tańczę, kiedy występuję, kiedy wykorzystuję różne kanały ekspresji, chcę doprowadzić do pewnego pęknięcia, rysy i w tym pęknięciu może pojawi się jakaś myśl, a później ta myśl może przekształci się w refleksję. Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt skomplikowanie, ale to, co robię, to staram się ludzi zatrzymać. I jeżeli to możliwe, chcę, żeby właśnie popadli w jakąś refleksję, zastanowili się nad sobą, nad swoimi ciałami. Szczególnie teraz w tym trudnym czasie, kiedy brakuje nam tej łączności ze społeczeństwem, z otoczeniem. Natomiast wzmacniamy tą więź, która łączy nas z ekranem i równowaga całkowicie została tutaj naruszona. Zatem bardzo, bardzo bym chciała, żeby zrobić coś, co spowoduje, że ludzie się zatrzymają i pomyślą o sobie. Nie tylko będą patrzeć w ekran i powiedzą, że im się podoba, znakiem kciuka do góry. Chciałabym, żeby przemyśleli swoje podejście do ciała, jakie mają też podejście do społeczeństwa, do natury, do otoczenia, polityki. To są naprawdę istotne rzeczy.
Bardzo Ci dziękuję. A powiedz w kilku słowach coś o tej pracy, o tym utworze, który wybrałaś na dzisiejszy wieczór. Na dzisiaj wybrałam krótkie wideo zatytułowane Black Landscapes, czarne krajobrazy. To jest bardzo świeża praca, niedawno praca. Takie intymne wideo, po prostu to powiem. To jest moja refleksja na temat relacji pomiędzy ludźmi, naturą i cywilizacją. Nie ma tutaj narracji, nie ma tu głębokich myśli ukrytych. Tu chodzi o pewne wizerunki, które mam nadzieję będą inspirujące. I może znajdziecie trochę czasu, żeby się nad nimi zastanowić i wejść w jakąś refleksję. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy się na żywo. Tak, ja również. Szanowni Państwo. Przyjaciele, Toen. Dziękuję serdecznie, dziękuję, że mnie zaprosiliście. A teraz, finalnie, ostatni gość naszego dzisiejszego przyjęcia, Romo Franz, artysta i polityk w jednym, członek Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Kultury i Edukacji. Dear Minister Lennart, Pani dear Evelyn, dear Thomas, Lennart, dear friends. Evelyn, Thomas, drodzy thank you for inviting me to this New Year's reception of our Green Family. Last year, with the outbreak of the pandemic, all our spheres in life have been shaken and we had to realize how fragile our systems can be. We all needed time to understand that our public life is put on standby. The status quo. Mamy ten status quo, który ciągle trwa. W nowym 2021 roku. Skonfrontowani jesteśmy z doświadczeniami, które są bardzo trudne. Najskuteczniejsze sposoby bezpieczeństwa teraz to utrzymanie dystansu, niespotykanie się z przyjaciółmi, z rodziną, unikanie zgromadzeń, unikanie kulturalnych wydarzeń, teatrów, kin, wystaw, muzeów. Występów na żywo. Trudno jest żyć bez kultury i czujemy jej brak. Ten brak to właściwie zapaść kulturowa, która ma olbrzymi wpływ na branżę kultury i branżę twórczą, w której pracuje niemal 8 milionów pracowników w całej Unii Europejskiej. Ten sektor generuje ponad 4% europejskiego PKB, a jego obroty stracone w zeszłym roku wynoszą niemal 80% tego, co zazwyczaj. Natomiast na końcu tego tunelu nie ma jeszcze światełka. Miejsca kultury zamknęły swoje drzwi jako pierwsze i jako ostatnie je otworzą, kiedy skończy się kryzys. Artyści, muzycy, aktorzy, wszyscy twórcy są w trudnej sytuacji finansowej. Ja sam jestem muzykiem i znam strach i te obawy, które przeżywają te osoby. Żyją bez występów, bez pracy, pracują na umowach prekariackich, czasami często są samozatrudnione, nie mają regularnych przychodów i nie mają wsparcia społecznego. Osoby te są naprawdę w desperacji, potrzebują pomocy, potrzebują wysłuchania, muszą być wysłuchania, a my jako Zieloni chcemy być głosem branży kultury. Nie chcemy, żeby ludzie kultury zostali odsunięci na bok. Edukujemy wszystkich wokół i działamy na bazie lokalnej, krajowej i europejskiej w ich rzeczy. Uważamy, że branża kultury i branża twórcza powinna być ujęta w programach rewitalizacji po COVID-zie. Zachęcamy wszystkie kraje do tego, aby 2% z tych wszystkich programów i polityk przekazane były właśnie na branżę kultury i twórczą. Pomimo tej dramatycznej sytuacji, obecna sytuacja to też szansa, pewna możliwość na przemyślenie przyszłości kultury i wagi, jaką odgrywa kultura w zielonej transformacji. Dlatego naciskamy o więcej inwestycji. Erasmus+, Creative Europe to kolejny program, który należy rozwijać. Dlaczego kultura jest tak ważna dla transformacji i dla naszego życia? Ano bo kultura to nie tylko aspekt ekonomiczny, kultura to nasz wewnętrzny element wyrażający nas jako ludzi.
przedstawia włączające i odporne społeczeństwo, które jest pełne integracji, która zwalcza rasizm, dyskryminację w czasie, kiedy nacjonalizm i rasizm podnosi swoją głowę. Musimy reagować w każdy możliwy sposób, wykorzystując praworządność, prawa człowieka i perspektywę kultury. Wszystko to może chronić naszą demokrację. To, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, może przytrafić się również tutaj. Znamy tendencje autokratyczne w niektórych państwach członkowskich Unii. Musimy być uważni, musimy działać. Gdziekolwiek demokracja jest burzona, kultura również cierpi. Różnorodność, swoboda wyrażania, wolność akademicka również są pod presją. Ochrona mniejszości też nie jest dana na zawsze. Współczesna sztuka i książki były już odsywane na bok z oszczerstwami, a oszczerstwa zaczęły bardzo ciemny rozdział historii Niemiec i Europy kiedyś już. Dzisiaj obchodzimy 76. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. To bardzo ważny dzień, również dla mnie osobiście, ponieważ 6 moich krewnych zostało zabitych w tym właśnie obozie. Wspomnienie to wzmacnia nas, zielonych, w walce o prawa człowieka i równe prawa dla wszystkich. Walczymy o kulturę różnorodności i ochronę mniejszości. Walczymy z rasizmem, antysemityzmem i działaniami antyromskimi. Działamy tutaj na wszystkich frontach i z tego względu nie tylko cieszę się, że jestem członkiem Europejskiej Partii Zielonych, ale również, że mogę stać za naszymi wartościami. Drodzy członkowie Zielonej Rodziny, mam nadzieję, że podobało Wam się to spotkanie. Cóż, świętowanie w czasach pandemii nie jest rzeczą prostą, ani logistycznie, ani emocjonalnie. Jednakże jestem głęboko przekonany, że to, czego doświadczamy teraz, jest też wielką szansą dla nas wszystkich przemyśleć zachodni styl życia, wprowadzić pewne stałe zmiany dla dobra planety, na której żyjemy. Raz jeszcze dziękuję Wam wszystkim za to, że dzięki Waszym wpłatom zorganizowanie tego spotkania było możliwe. Dziękuję za wpłaty na rzecz Green Family Fund. Obserwujcie, co się dzieje, słuchajcie naszych informacji na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zdrowego i szczęśliwego Nowego Roku.